Grzybica wapienna pszczół. To choroba czerwiu otwartego, a szczególnie larw trutni. Głównie na wiosnę i w lata mokre wywołują ją zarodniki grzyba otorbielaka. Larwy są przy ataku tej choroby przykryte warstwą białej do ciemnej, a nawet czarnej pleśni. Zarodniki łatwo przenoszą się na sąsiednie plastry poprzez karmicielki, które karmią czerw. Innym sposobem zakażenia jest błądzenie pszczół, które roznoszą zarodniki grzyba. Tak samo poprzez osłabienie rodziny w ulu dochodzi do rabunków i zakażeniu ulegają pszczoły w początkowym stadium rozwoju. Pszczoły usilnie wynoszą mumie larw przed ul. Można to szybko zauważyć i zwalczyć. W początkowym stadium chorobowym wystarczy podać rodzinie syrop z kwaskiem cytrynowym w stosunku 1 dekagram na 1 litr, co zmieni pH i powstrzyma rozwijanie się grzyba. Zalecana jest też wymiana matki i przesiedlenie do czystego, suchego ula. W przypadku zaawansowanego stanu należy pszczoły przesiedlić na wędzę i podać syrop lub sytę miodową z dodatkiem wyciągu z krzypu polnego. Na 50 litrów syropu używa się po 2 opakowania kwasku cytrynowego, 50 gram parząc je w 2 litrach wody i wlewając do syropu. Zaleca się podać na denicę 40% kwas mrówkowy do odparowania.